Podczas naszych dotychczasowych matematycznych przygód nauczyliśmy się wymnażać między innymi wyrażenia tego typu, jak teraz napisałem, x plus y razy x minus y. No więc to jest proste, tak, no że najpierw przez x oba wyrazy tu w prawym nawiasie, czyli będę miał x razy x to jest x do drugiej, x razy minus Y to jest minus XY. No i teraz może przez Y, czyli Y razy x to jest tym razem plus xy i y razy minus y będzie minus y kwadrat. No i tutaj widzimy, że te dwa podobne wyrazy się redukują. Zostaje nam x kwadrat odjąć y kwadrat. No, i tego typu wyrażenia, tego typu tożsamość to już widzieliśmy kiedyś, jak na przykład uczyliśmy się rozkładać na czynniki różnicę kwadratów. To wtedy napisaliśmy, że, że to jest właśnie suma razy różnica. Więc to jest takie tylko powtórzenie. No i teraz zamiast x, y, ja mogę wstawić jakieś inne literki. Na przykład mogę napisać a plus b razy a odjąć b. No i teraz nie muszę tego wymnażać znowu tak samo. Mogę skorzystać. Z tego, że zapamiętałem już ten wzór i napisałem, że to jest a kwadrat minus b kwadrat. To jest dokładnie to samo, tylko zamiast x mam a, zamiast y mam b. I podobnie mogę korzystać z tej tożsamości, z tego wzoru skróconego mnożenia, żeby upraszczać bardziej skomplikowane wyrażenia i robić to szybko. Powiedzmy, że mam do obliczenia coś takiego. 3 dodać 5x do czwartej, pomnożone przez 3 Odjąć 5x do 4. Zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to obliczyć najpierw. No, właśnie, mógłbym to wykonać dokładnie tak samo jak tutaj w pierwszej linii, czyli pomnożyć tutaj każdy wyraz przez każdy, potem zredukować w razy podobne. Ale mogę właśnie skorzystać z mojego wzoru skróconego mnożenia, no bo zauważmy, że tutaj mam sumę pewnych dwóch rzeczy, a tutaj mam różnicę dokładnie dwóch tych samych rzeczy, dokładnie dwóch tych samych wyrażeń. Czyli jeżeli rozpoznam, że 3, że ta trójka to jest moje a, a 5x do czwartej to jest moje b, no to mam dokładnie ten sam schemat co tutaj u góry. Najpierw a plus b, potem a minus b. Tylko, że zamiast a mam 3, a zamiast b mam 5x do czwartej. Więc mogę skorzystać z tego wzoru skróconego mnożenia i napisać najpierw, Moje a do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, a później minus moje b do kwadratu, a b to jest 5x do czwartej do kwadratu. No i teraz tu wystarczy już tylko, wystarczy tylko wykonać, 3 do kwadratu to jest 9, wykonać te obliczenia, odjąć, 5 do kwadratu to jest 25, x do czwartej i do drugiej, no to tutaj, te potęgi trzeba pomnożyć, te wykładniki trzeba pomnożyć, czyli będę miał x do ósmej. No to zróbmy jeszcze ostatni przykład. Obliczmy coś takiego. 3y kwadrat, dodać 2y do potęgi piątej i to chcemy pomnożyć przez 3y kwadrat, odjąć 2 razy y do potęgi piątej. No i znowu wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to obliczyć. No to jak to zrobimy? No zrobimy dokładnie tak samo jak poprzednio, ponieważ mamy tutaj sumę i różnicę dwóch takich samych rzeczy. No to napiszemy, że to jest kwadrat tego pierwszego, kwadrat 3y do drugiej, to jest 9 razy y do czwartej, odjąć kwadrat tego drugiego, 2 do drugiej to jest 4, y do piątej i do potęgi drugiej to jest y do potęgi dziesiątej. No, i to jest taka wersja, która nie wymaga już dalszego upraszczania. Czyli widać, że stosując wzory skróconego mnożenia, możemy bardzo szybko wymnażać tego typu iloczyny.